25 lat temu pasjonaci turystyki i historii stworzyli jedyne w swoim rodzaju pismo – kwartalnik PTTK na sieradzkich szlakach. Redakcja nigdy nie miała siedziby, biurka czy telefonu, ale tematy warte opisania zawsze. Na jubileusz wyszedł setny numer. Sesja naukowa zorganizowana w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu była w rzeczywistości spotkaniem przyjaciół, którzy kochają wędrować i potem o tym opowiadać. Andrzej Ruszkowski pasjonuje się kapliczkami, które stoją w różnych miejscach i najczęściej nie zwracamy na nie uwagi. Kapliczki to są budowle, powiedzmy, małe architektury ściśle związane z ziemią sieradzką, zresztą nie tylko ziemią sieradzką, bardzo charakterystyczne na ziemiach polskich. Tutaj jest ich dużo, dosyć ciekawych. Pan Andrzej mógłby o nich opowiadać godzinami. Odwiedził i opisał prawdopodobnie wszystkie kapliczki, i te stojące na rozstajach dróg, i takie jak ta przy ulicy Krakowskiej Przedmieście w Sieradzu. Neogotycka budowla stoi w miejscu, gdzie w XIII wieku wzniesiono kościół. Stąd nazwa tego miejsca, Poświętna Górka, dziś już przez nikogo nie używana. Andrzej Ruszkowski nie chciał, by ta wiedza zaginęła, dlatego 25 lat temu wymyślił kwartalnik PTTK na sieradzkich szlakach. Myślę, że każdy powinien poza realizacją własnych celów zawodowych, osobistych, coś dać swojemu krajowi. My to dajemy w taki sposób, że utrwalamy po to, żeby inni mogli przeczytać i można powiedzieć wzbudzić w sobie dumę pochodzenia między innymi z takich miast jak Sieradz. Zapał pana Andrzeja sprawił, że wokół kwartalnika na sieradzkich szlakach zebrała się grupa pasjonatów turystyki i historii. Od ćwierć wieku opisują w nim najciekawsze miejsca i trasy wędrówek po ziemi sieradzkiej. Przekonują, że naprawdę jest o czym pisać. Przez 25 lat niewyczerpane są tematy, to myślę, że dopiero teraz redakcja się rozkręca, bo jeszcze się nie skończy tworzenie jednego numeru, a już zaczynają być tematy kompletowane do następnych, bo w tym się nie zmieści. I to między innymi świadczy o tym, że jest o czym pisać, jest co pokazywać, jest co fotografować. Więc piszą, pokazują, fotografują, choć redakcja nadal nie ma stałej siedziby. Nie wiadomo nawet, ilu dokładnie jest autorów, bo może to robić każdy, kto chce i potrafi opowiedzieć ciekawą historię. Wszyscy piszą za darmo o tym, co naprawdę ich pasjonuje. Hanna Krawczyk pieszczotliwie nazwała kwartalnik Nasze Szlaczki. Ta nazwa w pewnym sensie określa to, jacy ludzie tworzą to pismo. Ludzie naprawdę niezwykli. Po pierwsze, pozytywnie zakręceni na pewno, a poza tym ludzie posiadający olbrzymią wiedzę i olbrzymią pasję. Naprawdę wyjątkowi. To dzięki nim kwartalnik na sieradzkich szlakach przetrwał czasy braku papieru, cenzury i współczesne kryzysy finansowe. Dzięki ich pasji i miłości przez ćwierć wieku na łamach pisma pojawiają się artykuły opisujące historię, kulturę i piękno przyrody ziemi sieradzkiej. Autorzy zachęcają do wędrowania i poznawania. Najczęściej nie zauważamy tego, co jest najbliżej. To jest, szukamy przygód turystycznych gdzieś daleko od miejsca zamieszkania, a czasami to wystarczy za róg wyjść i zobaczyć coś zupełnie świeżym okiem. Mimo sędziwego wieku kwartalnika, tworzący go ludzie są pełni energii i wciąż szukają nowych tematów. Zorganizowana w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu jubileuszowa sesja naukowa tak naprawdę była spotkaniem przyjaciół. Było wspólne śpiewanie i oglądanie zdjęć z rajdów. Były wspomnienia i rozmowy o tym, co jeszcze trzeba zobaczyć i opisać. Bo ci wyjątkowi ludzie wciąż mają o czym opowiadać.